Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. W ten piękny, pochmurny, deszczowy dzień. Ale tak patrzę na Ciebie, piękny, czy my jesteśmy w tym samym miejscu? Za no oknem tak. Leje i jest zimno, jest nieprzyjemnie, ale my jesteśmy tak radosne, tak uchachane, że... Bo piątek. No chyba tak, piątek, piąteczek, piątunio. Piątuniunio. Kiedy film się pojawi, to nie wiem, ale dzisiaj mamy piątek. No i chcieliśmy tutaj ruszyć temat jadu pszczelego, o który wielu z Was się dopytuje, czy jest coś na takie bóle reumatyczne, nastawy. I kilka osób właśnie zasugerowało tutaj temat jadu pszczelego, więc mówicie, macie. Tak, ja może na wstępie chciałam podziękować za... bardzo wiele miłych, przemiłych telefonów od Państwa. Naprawdę czasami te komentarze, te takie miłe słowa zrobiły mi cały dzień, bo gdzieś tam byłam zapracowana, troszkę zestresowana. Tych zamówień, nie ukrywam, jest bardzo dużo i tej pracy jest dużo więcej. Ja też nie chciałam, żeby coś kogoś zaniedbać. Jeżeli... Niestety, nie odzwoniłam, nie odpisałam, przepraszam. Po prostu przepraszam, nie było na to czasu. Ale też tutaj trzeba powiedzieć, że każda z nas, tak jak i Wy, też mamy gorsze dni. Mamy swoje problemy, troski i takie miłe, ciepłe słowo daje nam tak naprawdę powera, także dziękuję. Motywację. Dziękuję też, że jesteście Państwo... nieroszczeniowi, nie... Ja, jeżeli jest jakiś dłuższy termin oczekiwania, bo się akurat jakiś tam szampon skończył... Mówicie do mnie, Pani Asiu, ja poczekam, nie ma problemu, mi się nie spieszy. Dziękuję za to. Rzadkość. Ja też dziękuję za to, że jesteście, dajecie tyle ciepła. I powiem Wam, że takie filmy, które tutaj ten czy inne, biorą się z Waszej potrzeby. Robię to po to, aby pokazać Wam coś fajnego, coś naturalnego dla osób, które nie mogą, bo dużo rzeczy można zrobić sobie samemu i wiele osób robi samemu. Ale gdzie są osoby, które na przykład nie mają sił, nie mają zdrowia, nie mają po prostu chęci? Do nich też trzeba wychodzić, też trzeba tą naturę im zaproponować. No i tutaj właśnie dlatego pojawiają się takie odcinki dla tych, którzy nie mogą sami sobie tak naprawdę gdzieś tam zrobić, wytworzyć, czy też czasem nawet może nie wiedzą, że jest coś takiego. Dużo nie wiedzą. Powiem szczerze, właśnie z jadem pszczelim. Ja zetknęłam się tu pracując. Ja też. Gdzie tak naprawdę gdzieś tam te bóle aromatyczne się odczuwało już wcześniej, ale remedium na to wszystko i lekarstwo mam tutaj. Teraz. Wcześniej nie wiedziałam. Znaczy ja wiedziałam o jadzie pszczelim jako takim ukąszeniu, urządleniu, ale o tym, że jest w kremie, też dopiero się tutaj spotkałam. Prawda? No tak jak mówisz, jad pszczeli to kojarzy się przeważnie z bólem, z zaczerwienieniem, z urządleniem pszczoły, no nic miłego. Wiem, że Państwo też na pewno wiecie, że do bolących kolan albo bolących gdzieś tam ramion przykłada się pszczoły, które żądlą w te miejsca. No też się tak robi, żeby one nie ginęły. Przy urządleniu taką siateczkę się specjalną daje i ona uniemożliwia bardzo głębokie wbicie się i zakotwiczenie tego żądła. Bo tutaj musicie wiedzieć, że osa na przykład od pszczoły różni się tym, że osa jak wkuje żądło, ona go wyciągnie i osa idzie jak maszyną, ciach, 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 przy razie będzie żądlić, a pszczoła jeden raz, ona wbija i otwierają się haczyki, ale haczyki nie w tą stronę, że później wychodzi ładnie, łagodnie, tylko w drugą i ona wyciągając żądło, chcąc go wyciągnąć po urządleniu, niestety ginie, bo wychodzą jej całe wnętrzności. Tak, więc na pewno i w bólu. Tak. W każdym bądź razie jest coś takiego. To jest krem, może ja jeszcze bliżej pokażę. Krem z jadem pszczelim. Nie mylić z jadem teściowej, bo to zaraz zięciowie się odezwą. Ale jakie ja mam tu głosy, zaraz powiem w sklepie. Zresztą mój mąż też mi tak powiedział. Mój też. Że jak mi się skończy jad pszczeli, to mówi, poplujesz sobie tam do środka, to tak samo zadziała. O co chodzi? Jest czerwone kółeczko i zielone kółeczko na kremie. Tu chodzi o stężenie jadu. Tu w zielonym jest 500 jednostek. Jest słabszy, tu w czerwonym jest 1000. Ale zaleca się zacząć od 500, bo to i tak od dużo, słabszego. Tak, to i tak dużo i prawdopodobnie
ten krem z 500 jednostkami już nam pomoże. Nie będziemy musieli sięgać po ten silniejszy. Ja pokażę Państwu, bo przyniosłam swój z domu, jak wygląda w środku. Ja bym tak naprawdę nie nazwała tego kremem, a maścią. Bo to taki jest z gliceryną. Takie maziowate, tłuste, jest. Bardzo, bardzo wydajne przez to. Tego się bierze malutko. Zapach taki jest specyficzny, w sensie taki, no nie wiem jak pachnie jad pszczeli, ale to chyba tak. Właśnie tak. Chyba tak. Taki dość no taki ostry, taki ostry jest. Nawet bym powiedziała taki inhalujący. Tak. I tutaj teraz od razu też dla osób, które właśnie zmagają się z bólami reumatycznymi, z bólami stawów, możecie zrobić sobie sami, ja to mówiłam w odcinku o skorupkach, także cofnijcie się, skorupki wymieszać z octem jabłkowym, zrobić taką pastę, maść i wcierać. Bardzo fajny, naturalny sposób, który łagodzi bóle reumatyczne, ale ktoś, kto nie może tego zrobić, nie chce bądź nie ma takiej możliwości, można tutaj to zakupić. I powiem, że świetnie oba działają, bo wytestowałam tutaj na sobie. Oba? Oba. I to ze skorupek, i to wytestowałam. Bardzo fajne jest. Zresztą, krótko mówiąc, pszczelarze pracując z pszczołami są pożądleni. Dlaczego nie chorują na reumatyzm? Rzadko właśnie który choruje na reumatyzm. Czytałam właśnie, że badania były robione i pszczelarze pracujący właśnie z pszczółkami przy ulach, będący na narażonym na te urządlenia pszczółek, prawie albo w dużym stopniu pozbyli się reumatyzmu. Coś w tym jadzie dobrego jest. Ale tutaj ja na swoim przykładzie. Ja nigdy nie miałam do czynienia z pszczołami, dopóki Edziu nie przyszedł i tej pszczelarskiej tradycji nie zakorzenił u nas. Ja byłam generalnie w ogóle, jestem alergikiem i byłam bardzo uczulona na jad. Wystarczyło, że mnie urządliła jedna pszczoła, jeden jakiś tam owad. Ja musiałam jechać po surowicę, bo po prostu puchłam i szło mi zakorzenie. Zakażenie. Ale jak Edziu, i tak on jak przyszedł, wiedział i mówi tak, no nosiło go, ja widziałam, że go nosi. Ja mówię, dobra, postaw tego jednego ula, żeby ci się nie nudziło, mówię, będzie wilk syty i owca cała, tylko z dala od ogrodu. No i któryś raz tak było, że mnie ta pszczoła urządliła szybko po surowicę. Potem urządliła, bo to się nie da, żeby nie urządliły. Druga, trzecia i wiecie co? Ja dzisiaj uodporniłaś się. Przeszło mi uczulenie na wszelkiego rodzaju ugryzienia. Nie puchnę, nie mam zakażenia, wręcz nawet powiem takie bóle jakieś stawowe. Ale coś w tym jest. Renia, to jest to faktycznie coś w tym jest, bo na alergię zaleca się miód wielokwiatowy. Wielokwiatowy, tak. Który ma tych pyłków kwiatowych całe mnóstwo i właśnie leczyć alergię. Wielokwiatowy, mało osób to wie, że większość dolegliwości alergicznych właśnie spożywać miód wielokwiatowy i pozbędziemy się. Od małych dawek i później sobie zwiększać. No i przede wszystkim podstawa, co zawsze podkreślamy, są osoby, które nie mogą przyjąć miodu. Będą osoby, które mogą być uczulone, o tym zaraz powiemy. Tak, tu może Asiu właśnie przejść do tego, bo to jest bardzo istotne. Tak, jad to tak jak wspomniałam, no to jest apitoksyna. Oprócz tego właśnie, oprócz tych swoich właściwości, czynnych substancji, które w nim są, no ma toksyny, więc ludzie uczuleni w ogóle, właśnie tak jak ty, Reniu, na urządlenie pszczoły, nie mogą stosować tego kremu, tej maści, ani niczego, co zawiera jad pszczeli. Nie mogą używać jadu pszczelego osoby, które mają dysfunkcję, czyli tam chorują na wątrobę, na trzustkę, nieprawidłowo te narządy funkcjonują. Osoby chore psychicznie, osoby z... kobiety w ciąży, dzieci do 5 roku życia, czyli są tutaj obostrzenia. O co chodzi? Jeżeli już możemy korzystać z tych dobrodziejstw, nie jesteśmy uczuleni, to jad ma bardzo szerokie spektrum działania. I tak jak powiedziałaś, przeciwbólowe, czyli wspomaga leczenie, uśmierzanie bólu reumatycznego, bóli stawów. Czytałam, że przy zapaleniu stawów poleca się stosowanie. Co jeszcze? Zapalenie ścięgien.
też bardzo, bardzo dobrze ścięgna reagują na smarowanie tym jadem. Jeszcze wiem od jednej osoby, która mając problem z kolanem, ja też, ja właśnie stosuję na łękotkę, która mi się gdzieś tam czasem w kolanie odzywa. Wiem od jednej osoby, że przed rehabilitacją właśnie na łękotkę smarowała sobie kolano jadem pszczelim. I te efekty były o niebo lepsze, dużo szybciej się do zdrowia dochodziło, niż tam wcześniej ta osoba była rehabilitowana i nie smarując się tym jadem, efekty właśnie były i dużo takie wolniejsze. Takie odczucia, jak się posmaruje tym jadem, jest takie mrowienie. Ja nie mam, takie, powiem szczerze. Znaczy jest takie delikatne, takie ja leciuchno rozgrzewa. Tak. Ale tak, zaraz się o tym zapomina. Ale takie, takie delikatne, ale to jest przyjemne mrowienie, bo jak pszczoła upitoli, to nie, no, jest, to przyjemne. Nie jest przyjemne. Ja może dlatego, chociaż, że ja tą 500 stosuję, to może ja nie czuję tego mrowienia. No ja też 500 brałam. Tak? Tak, może ale masz takie delikatniejszą delikatne, skórę. Delikatne, widzisz? Nie, to było takie przyjemne, takie fajne doznanie. No a jak pszczoła urządli, no to niestety piecze, swędzi, boli. Najgorzej boli w głowę. Dlaczego? Dlatego, że głowa jest nie jest umięśniona, czaszka jest powleczona tylko skórą i jak puchnie ciało na głowie, no, to ono nie ma co, bo tutaj są mięśnie i puchną nam mięśnie, a na głowie tych mięśni nie ma, więc one tak jakby no boli, bo no, puchnie, no, puchnie, tak jakby miało wszystko pędnąć. Najgorzej boli właśnie w głowę. Ale to powiem właśnie z dzieciństwa. Mój dziadek pszczelarzem był i jak na pasiekę, ja zawsze też gdzieś te włosy miałam w nieładzie, w chaosie, roztrzepana i wchodziłam do dziadka na pasiekę. Pierwsze co? Pszczoła właśnie we włosy. O właśnie, dlaczego dziadek, pszczoły atakują głównie włosy? Dziadek jej nawet nie wyciągał, tylko podchodził i mnie w łepetynę, w tą pszczołę. No bo że nie było co wyciągać i tak by mnie urządliła i tak. Więc... Ale też jest taka zasada, że jak atakuje jedna pszczoła, jak już się wkręci we włosy, nie można ją wyciągać, ratować, tylko trzeba ją niestety zabić, bo przylecą następne. O, o to tego nie wiedziałam. Tak. A tak jak się zaczyna, generalnie jedna i one się komunikują za pomocą skrzydełek. Ruchów skrzydeł. Także tutaj ja już to też zaobserwowałam i Edziu też już skakał do stawu. Tak, skakał. Dobre. Zresztą jad, nawet plemiona indiańskie, nie wiem czy słyszałaś i czy w ogóle wy słyszeliście, plemiona indiańskie, czy takie żyjące w buszu, jak dziecko się rodziło, miało roczek, jest jakiś rodzaj mrówki. W tym buszu, w tych, tropikach, gdzie ci ludzie żyją, biorą tą mrówkę, ona jest dosyć duża, wielkości połowy naszej pszczoły i przykładają dzieciom do rączek, do nóżek, żeby ta mrówka urządliła. Taka szczepionka? Tak, to jest naturalna szczepionka i oni tam chyba 3 razy. Tymi. Te dzieci płaczą, bo to bardzo boli, bardzo pewnie, piecze, no. Ale dziecko szybko później zapomina. U nas też przy szczepionkach, też dzieci też płaczą, tak. To prawda. No. Ale no po prostu ludzie sobie kiedyś radzili w naturalny sposób i ci ludzie, którzy jeszcze żyją naturalnie, tak, wiedzą jak. Tak, ja czytałam, że Kazimierz Wielki jadem pszczelim z podagry się wyleczył. Tak. Czyli to nie my takie mądre jesteśmy i wiemy o jadzie co nieco, chociaż badania cały czas trwają. Czytałam, że pod kątem raka, pod kątem raka nawet trwają badania właśnie nad jadem pszczelim, żeby jego dobrą moc wykorzystać w tym kierunku. Czytałam jeszcze, bo tak, w jadzie jest melityna, zdaje się, że obym nie przekręciła, i ta melityna rozszerza naczynka krwionośne i tym samym udrażnia krążenie. Czyli, przepływ krwi jest lepszy. Tak, dla nadciśnieniowców, ale oczywiście rozważnie, nie? Rozważnie dobrze też gdzieś tam się lekarza poradzić. I dla osób, dla mężczyzn łysiejących. Wcierają właśnie w skórę i są dobre efekty właśnie gdzieś. O co chodzi? Bardzo głęboko wnika jad pszczeli, dociera do tych właśnie komórek, pobudza do działania. Jeżeli chodzi o kosmetykę, kosmetologię, to miałam też taki przypadek w sklepie, że zadzwonił do nas pan, taki po 50, elegancki pan, który miesiąc temu kupił u nas maść z jadem pszczelim, krem ten, i zadzwonił pochwalić, że wyraźnie mu się
marszczki tak. spłuciły. O co chodzi? Zaczęłam dociekać, zaczęłam czytać. Okazuje się, że faktycznie bardzo głęboko jad pszczeli wnika, pobudza do produkcji kolagenu komórki. I to jest taki naturalny botoks, takie zwany naturalny. Ma właściwości zatrzymujące procesy starzenia się. Trzeba oczywiście uważać. Tak. Nie do oczu, nie do nosa, nie do buzi. On jest tylko do zewnętrznego użytku. Wszystko musi być z rozwagą, tak. nie? Nie tak, można sobie tak, tak, na hura obłożyć się tym jadem, bo jutro wstanę 5 lat młodsza, no to tak pewnie nie działa. Nie, to już może być tak, że wcale nie wstanie ktoś tak. No, także no, tutaj no, trzeba naprawdę uważać. Trzeba uważać. Ale takie naturalne sposoby są najlepsze. Przecież ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, ty Asiu pewnie też, jak nasze babcie, kurczę, nie było czegoś takiego, że leciały od razu do apteki po gotowce, bo nie było tych aptek. Mi się zdaje, że moja babcia to chyba apteki to w ogóle nie znała. Moja też. A dziadek na pewno nie przekroczył jeden i drugi progu. Nie. Mój dziadek, ten mojego taty, tato, to on umarł mając 94 lata i to był pszczelarz. To był pszczelarz, który jeździł rowerem na pasiekę z Dębna do Wysokiej. No to, jest kawał drogi, rozumiesz? I rowerem jeździł. Ukrainą. To nie były przerzutki, to nie był rower elektryczny. Więc ci ludzie byli mega zahartowani. Oni mieli siłę. Mój dziadek przecież chęci. Jak on latał po lasach, no bo jednak wojna odcisnęła na nim piętno duże. Uciekał z domu. Nie wiem, czy twój dziadek też miał. Też mój z Równego. Tak, to uciekał. Jak mu się coś... Tak. No nasi też przed banderowcami, ale jak już tu po wojnie, jak mu się coś przypomniało, on uciekał do lasu, uciekał na łąki, znał zioła, zbierał jajka, pił te jajka, no takie miał odruchy, ale to byli... Tak jakby przetrwać musiał. Tak, jakby musiał przetrwać, ale to byli ludzie konie, ja to nazywam, przecież on kowadło, no to kto wie, co to jest kowadło, wiecie, ile to waży, to nie waży 10 ani 60 kilogramów, przyniósł 2 kilometry do domu, 2 kilometry zrobił, tylko 3 postoje. Gdzie ja dzisiaj, jak to kowadło wzięłam, nawet go nie drgnę. A on przyniósł, przecież jak się mój dziadek czepił, to mu łucarnię sam przepchał. Ludzie ze stali. Ludzie ze stali, no, a my to byli ludzie konie. Ale dlaczego? Bo nie było chemii. Żyli zgodnie z naturą. Ziołami się leczyli. Jedli prawdziwe mięso, jedli prawdziwy nabiał, prawdziwy tłuszcz. Nie dzisiaj z marketów zagranicznych. Przetworzony. Wszędzie się czyta, żeby właśnie nie jeść przetworzonej żywności, starać się jak najbardziej docierać do tych takich naturalnych, jeść chleb z piekarni, nie z dyskontu, nie to gdzieś jest mrożone. Tam. Ale no tak jest, że osoby niestety nie mają jakiejś takiej wiedzy. Tu niby są za naturą, za tym, ale z drugiej strony no jakoś ta wiedza no też jest bardzo... Ty sama widziałam na twoich filmikach, że ty pieczesz chleb. Piekę chleb. No więc właśnie, jeżeli mamy komu, bo tak jak ja jestem z mężem, tylko ja i mąż, córcia się już nam wyprowadziła, no to upiec 3 bochenki, bo mam no takie przepisy, że na 3 bochenki albo na piekarnik już włączać, no to już też upiec więcej. Ale też powiedzmy sobie szczerze, jakie to dzisiaj jest pieczenie. Robię chleb do gazu, no bo taka jest prawda, a kiedyś były piece chlebowe. Nie będziemy tutaj mówić, bo mój tu się tato zawsze mówi, że z dochówki najlepsze były gołąbki. Teraz nie odtworzę tego bradury. Smaku. Nie. No, tak samo jak rosół z kuchni gotowany. O, ja nawet nie wiem. Ja nawet szczerze powiem, nie miałam okazji Jezu, spróbować. Ja już... Dobra, bo żeśmy od tematu tak odbiegły, wspomniało nam się tutaj naturalne dzieciństwo, także słuchajcie. Dobrze, wróćmy do kremów. Tak jak mówię, dostępne są, jeżeli chcecie Państwo zakupić, jeżeli macie, borykacie się z jakimiś bólami kolan, stawów, bioder też, bo na biodra też właśnie stosują kobiety, i ramion, to bardzo proszę, zachęcam, można, ten droższy jest po 49 zł. Silniejszy. Silniejszy, tak. Ten słabszy 500 jednostek jest po 34 zł. Nie są to małe pieniądze, zdaję Ale sobie z tego sprawę. Ale jest bardzo wydajny. Jest wydajny, jest tłusty, wydajny, bardzo ładnie się długo utrzymuje na skórze, ładnie się rozsmarowuje. No i działa przede wszystkim. Też no tatę mojego posmarowałam, miał zapalenie korzonków. A co mi maść pomoże?
posmarowałam mu plecki. Za jakiś czas się pytam, tato, jak plecy? Oj, zapomniałem. No zapomniałem, bo działało, tak? Tak, to działa, działa, bo ja też wiem już od kilku osób, które tutaj właśnie kupują. Ja stosowałam, moja mama stosowała, jak coś nas tam, ja miałam tutaj problemy z, tutaj jak to się mówi, z ramieniem. Z ramieniem, nie? No i właśnie tym jadem pszczelim, z korupkami, bo ja sobie robię też bardzo dużo takich tych naturalnych. No ale jakoś tak był taki czas, że mi się kury, małpy jedne nie niosły, nie miałam skorupek, no i musiałam się wspomóc tutaj, nie? Ale tak, też że... nawet, żeby wypróbować, nie? Czy tak. Też w kosmetologii, właśnie tak jak mówiłam, jad jest wykorzystywany, nie, że jakoś tam polecam i mamy od niedawna maseczkę po prostu z jadem pszczelim do twarzy w płachcie. Nie jest ich dużo, więc tak tylko pokazuje, że można gdzieś tam sobie... Jedni powiedzą, powiedzmy nie, ale są osoby, które będą chciały z tego korzystać. I to nie jest, tak jak nieraz tam ktoś mówi, reklama. To nie jest reklama. To jest polecenie czegoś, co jest naprawdę dobre i warto polecić, bo wiem, że ludzie borykają się z bardzo różnymi problemami. Z bólami, ale nie wiedzą nawet, że jest coś takiego. No tak jak mówię, wspomniałam, ja też nie wiedziałam. A dzisiaj to mój przyjaciel, jeżeli już mnie tam dopadnie. To kolano. Tak, jeżeli mnie zacznie już, spuchnie mi kolano, boli, to naprawdę wieczorem smaruję kolanko i przesypiam całą noc. Z czasem opuchlina schodzi i to jest mój przyjaciel. No i to by było tyle dzisiaj w sumie odnośnie jadu tego, a tutaj jeszcze tak na koniec zakończę. Bo pod ręką stoi pod ręką. Wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest? Jaćka, słynna Jaćka. Jadwiga, bo później ludzie Jaćki szukają. Tak, dzwoni do mnie kobitka, mówi, pani Reniu, ja obszukałam całą Polskę, nie ma tej Jaćki. Gdzie to jest Jadwiga? O Jezu. O. To już tak jak do koleżanki, tak. Jaćka. Zaczęłyśmy tutaj o jadzie, a skończyłyśmy na Jaćce. No i wszystko gra. Możecie dzwonić tutaj, Asiunia was wszystkich zaszczyci rozmową. Tak, a jeżeli nie oddzwonię, to przepraszam, po prostu nie, że nie chciałam. Pracy jest tyle, że ja po prostu czasami przychodzę do domu i dopiero odczytuję SMS-y, bo nie ma możliwości. Także życzę wam dużo zdrowia, dużo radości, uśmiechu, dystansu do wszystkiego. No i na dzisiaj to będzie tyle. Życzymy uśmiechu. I do następnego. Dziękujemy bardzo.